Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Portal 1. Skończyliśmy na pomieszczeniu testowym, chyba 18, czy jakoś tak. No i będziemy kontynuować naszą jakże ciekawą rozgrywkę w tejże grze. Nie mogę. I teraz rozpocznie się ten taki trudny... Nie, dobra. Rozpocznie się teraz ta trudna część, przy której zawsze przegrywam, czyli padnięcie do tego tutaj portalu. Wow. Prawie spadłem jeszcze. Czy jest coś takiego tutaj jak synchronizacja pionowa? Przydałoby się to wyłączyć teraz. Icing. Motion blur. Nie. Jest. Chwila. Była. Synchronizacja pionowa. Widziałem. Czekaj na synchronizację pionową. Dobra, teraz włączę ją. Chwila. I... Chyba teraz powinno być lepiej. Sam nie wiem. Chciałem to zgliczować, kurde. No, ale się nie dowiedziałem, jak się nazywa ta bohaterka i ten odcinek prawdopodobnie zobaczy się w... nie poniedziałek. Wow. Nice. Ten odcinek chyba zobaczyć się w... niedzielę. Tak dzisiaj jest... nie. Dziś dostaniecie Metal Slug, czyli w sobotę. Jutro dostaniecie... Spyro, czyli w niedzielę. Więc ten odcinek dostaniecie w poniedziałek. Jej. I teraz będzie rzecz, która strasznie mnie wnerwiała. I ogólnie najpierw pozbędziemy się tych turretów, żeby mnie przeszkadzały. Zresztą one na serio mogą, no, dosyć nerwić, przyznam. I znacznie mi będą przeszkadzać. Nie wiem, czy ta synchronizacja pionowa cokolwiek daje, czy nie, właściwie. A na serio, ja nie wiem, dlaczego aż tak bardzo mi laguje. Myk. Z tym będzie kłopot dosyć, chociaż właściwie... To nie. Dobrze, że oni tutaj mają te swoje, wiecie, czerwone, nie, obwodkami tego nie nazwę. O. I tyle ich widzieli. Jakiś nie spadł? Nie. Tak, jeszcze w następnym odcinku spróbuję nagrać tę grę OBS-em i zobaczymy, jak to wtedy będzie. W każdym razie teraz się zacznie ten... taki trudniej, jedna z tych trudniejszych rzeczy, czyli muszę w którejś z tych tam gdzie on, gdzie ten laser wystrzeliwuje te kulki, muszę postawić portal, żeby stąd wyleciało i wtedy muszę szybko stąd wylecieć. Tutaj postawić dwa portale, szybko stąd wylecieć i nacisnąć ten przycisk. Proste? Nie wydaje mi się. A tak, żebym miał jak najwięcej czasu na... Znaczy nie, muszę mieć jak najkrócej tutaj. Dobra. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale... A w sumie... Trochę mi się aż niedobrze zrobiło. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Jest! Second try. No i teraz uruchomiliśmy tę platformę i dzięki temu będziemy mogli z nią przechodzić. O, już.
Nie wiem właściwie, co tu jeszcze mogę zrobić. Ja nie wiem w ogóle, czemu to się tnie. Zaawansowane, dobra. Wszystko dam. Korekta koloru, co akurat musimy zostawić. Tam dalej niskie, zależy, dla niskie, niskie. A to ja jasnie nie wiem, co to ma oznaczyć. Peak Dynamic Range. A teraz. Nie wiem właściwie, co to zmieniło. To są jakby takie większe cienie. Nie wiem właściwie. Ja mówię, następny odcinek chyba będę nagrywał OBS-em, żeby to się już tak nie cięło. I myk. Jest jeszcze to. Oczywiście to jest czasówka. Po co byśmy mieli mieć coś normalnego. I lecimy, kur... A teraz musimy poczekać na tą platformę. I myk. Chyba to otwiera się tylko i wyłącznie, jeżeli ten przycisk wciśniemy, więc tu sobie od razu portal postawię. Fajnie, że zdążyliśmy na tą platformę. Nie w ogóle, co tam u was, ludzie, jak wam... Tydzień mija, jak tam po Andrzejkach, jeśli byliście, bo ja osobiście nie byłem na Andrzejkach. Śmieszna... czy co? Aha. Śmieszna sprawa ogólnie, bo ja dekorowałem Andrzejki, ale na nie przyszłem. To znaczy, dekorowałem salę, a nie przyszedłem na imprezę, bo nie chciało mi się. Bo jak już wiele ludzi wie, za imprezami to ja zbytnio nie przepadam. Okej, okay, teraz możemy tutaj iść na kolejne spotkanie z Gatos. I tutaj akurat jest bardzo prosta zagadka. Wystarczy, że będziemy się tak odbijać. I wystarczy, że zapamiętamy, który portal jako ostatni postawiliśmy, co jest prawdopodobnie najtrudniejsze w tej całej zagadce. Ale no, jak widzicie... Da się nauczyć. Dobra. Nieizolowanymi elementami elektrycznymi. BHP się nie przestrzega. No świetnie. No GLaDOS nie przestrzega BHP, to jest... Wiesz co, chociaż mógłbym właściwie włączyć całe 60 DPS, bo to może trochę... Trochę, wiecie, obciążać system, a po prostu zrobić stałe 30 FPS. Też mogło było, nie wiem, czy właśnie mi się nagranie nie zwali, ale... No nie wiem. Trzeba będzie zobaczyć. Przez chwilę miałem brak odpowiedzi. Oh shit. Tak, więc odzyskiwania sprzętu, jasne. Co, ciasto? Ja wiem, jakie jest to wasze ciasto. The cake is a lie. Ciasto jest kłamstwem. Dziękuję bardzo. Teraz tu poproszę. No, cała filozofia. Cała Zofia. Haha, ale śmiesznie. Dobra, czekamy na tą platformę. Nie wiem, czy jak ona tam pojedzie, to wróci. Bo, no właściwie, może się... Bullshit. Gdzie ją właściwie wysłałem? Ja sobie, gdzie ja wysłałem tą kulę? A dobra. A tu się właśnie zaczyna rzeź. To jest jedna z tych takich trudniejszych rzeczy, ale postaram się zrobić.
Hop. Tada. Ciasto! The cake is not a lie. Nie, nie, ja nie chcę. Nie. 4000... what? A nie ma czegoś takiego chyba jak stopnie Kelvina. Ta muzyka w tle. Jak z Terminatorki prawie. Nie. Nie chcę żyć. To w ogóle to właśnie dlatego gry da się przegrać bez w ogóle żadnego nawet próbowania. Jak ktoś by... Tada! Przestań, proszę przestać. Udawać, będziemy udawać, jasne. Szybki zapis. Dobra. Boże, jak się tak nie, to trochę to dzieje. No właśnie. Tak. Czyli to, co mówi każdy policjant właściwie. Bo teraz będziemy otwierać drzwi, więc to trochę teraz będziemy. Mogę ich jakoś poruszyć właśnie, bo nigdy się nie zesłał. Klucz! Powiem ze sobą klucz. Nazwę go Jędrzej. To będzie klucz Jędrzej. Uruchom się. Nie ma klamki. Jak ja mam żyć bez klamki? Wezmę Jędrzeja ze sobą. Chodzi Jędrzej. Muszę mieć tu jakiegoś przyjaciela, jestem tutaj sam. O, Jędrzej, pomóż mi. Jędrzej mi pomógł, ej. Lol. Fajnie. Zrąbiście wręcz. Dzięki, Jędrzej. A nie mówiłem, że Jędrzej będzie pomocny. Może teraz powinien myśleć, co za idiotę. A Boże, już zwariowałem doszczętnie. Ale dobra. To chyba dobrze zwariowałem. Więc jak widzicie, Jędrzej mi będzie bardzo pomocny, więc... Jędrzej, ty tutaj pilnuj. Pilnuj tyłów, o. Właściwie to Jędrzej może nam się jeszcze gdzieś przydać, więc ja go tutaj na razie zostawię. Pilnuj tyłów. I zobaczymy, co tutaj jest. Tu ogólnie są podróby Wii z logiem Valve albo Half-Life'a, nie wiem już. I klawiatury, ale przydałaby mi się klawiatura właściwie. Nie, to jest chyba po prostu Aperture Science. Zobaczmy, co tu jest. Latająca klawiatura. Takich technologii to nawet na Marsie nie mieli. Ale co tu jest? Właściwie to się chyba różni nawet troszeczkę od normalnej klawiatury. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. F10, F11, F12, nie no, chyba niezbyt. Ale te Wii, tudzież Wii U, to są fajne, aż wezmę sobie jedno. A tutaj rozwalają, próbują zhakować Wii U. Właściwie już emulator powstał Wii U. Citra się nazywa. Nie grałem w niego, bo... No ludzie. Ja właśnie mogłem Jędrzej powiedzieć, żeby tutaj poczekał po prostu światło. Ale dobra. Jedziemy dalej. Chodź, Jędrzej. Jędrzej. O, dobra, chodź. Przyciśniesz się? Nie. Stary, nie pomagasz. I gdzie... Jędrzej. Jędrzej, stary, uważaj. Nas to mogą zamknąć. Gdzie mam iść? Aha. Musimy iść tam. To takie małe pytanie, jak? Czy ja tam gdzieś mogę ustawić portal? Jestem idiotą. Dobra, Jędrzej, gdzie jesteś? W ogóle to jest
To jest taka sama mechanika schodzenia po schodach jak w Minecrafcie, czyli jak skaczecie, to idziecie szybciej po schodach. O, znowu stoję na niczym praktycznie. Ale dobra. Dobra, Jędrzej, ty tutaj będziesz. Ja tu jakoś spróbuję się dostać. Tu dam. No, trzeba było tak od razu właściwie. Jędrzej, tylko niech cię... Niech... Nawet sobie nie myśl o tym, żeby skoczyć. Okej, okay, więc skaczemy! Już się bałem. Nie. No jeszcze mi się nie udało, ale zaraz mi się uda. Dobra, teraz musimy tutaj wejść. Dobra, chodź Jędrzej, lecimy. Nie! Jędrzej! Nie! Tak mój kumpel został! Nie! 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 Proszę, proszę, nie! Nie! Pomocy. Już więc tak, to jest... wróciliśmy właściwie do początku gry. I... tak trzeba to załatwić. Bo tam nie widzę żadnej... gdzieś tej tuby. No to tyle właściwie. Winda po nas nie zjedzie. Bo czemu by miała... też właściwie czemu... ja właściwie czemu by nie miała, bo właściwie oni chcą nas przecież odzyskać, więc... No nie, ciasto pokroili. Okej, okay, w każdym razie musimy... musimy sobie jakoś poradzić. Jak nie chcą nam dać ciasta, to dobra. Szani dziw. Sami sobie ciasto zrobimy. Nie! Nie! Okej, okay, to teraz będę skakał tylko po to, żeby mnie podnieśli. Spoko. Myk. What the fuck? Myk, prawda? Teraz przez kraty. Oczywiście tam nie wchodzimy, żeby nas nie zabiło. Co nas nie zabije, co nas wzmocni. Takie credo. Okej. Okay. Hello. Nowhere. Teraz parkour trzeba odwalić oczywiście. Wczytywanie. No to przeszliśmy kolejne facility. I mamy 18 minut nagrania, więc jeszcze tak, nie wiem, chyba z dwa. Z dwa testowe pokoje i będzie okej. Zobaczcie, to jest najlepsza rzecz, jaką mogłem chyba robić. Psuć drabinki. Nie chcielibyście tam trafić, więc od razu mówię, w portalu nie ma mechaniki do wspinania się na drabinach, dlatego je rozwalam. Tylko dla fanu właściwie. Chodźmy sobie tutaj, czy tu jest? Nie ma klamki oczywiście. A wszędzie są Wii, Wii U. O co chodzi? Czy jest tam jakikolwiek możliwość zdania się, jeżeli chodzi o portale, bo ja pamiętam, że tam jest help. To nam powinno dać coś do myślenia. Że nie jesteśmy tutaj jedynymi, którzy byli tu zamknięci. Ale możemy tam się dostać chyba. Nic bardziej mylnego. Nie, to ja już zgłupiałem. Ja muszę się tutaj rozejrzeć. Tam nie idziemy, bo tam nie jest to w ogóle nam potrzebne. Tu raczej nie ma szans, żebyśmy przeszli jakkolwiek, chociaż... poszło to weter. Ale dobra, jakoś tu trzeba się dostać. Nie ma innej drogi ucieczki, tam nie idziemy, bo tam jest tylko... tam na easter eggu nie ma, tylko po prostu tak sobie tam wejdziemy i tyle. Hmm.
Bo w sumie tak za bardzo tutaj nie mamy jak się dostać. Zobaczymy tutaj. Ogólnie też nie ma tutaj paska życia. Jakby ktoś nie zauważył. Ja widzę, że to dosyć po kolei leci z tym, jak co ma zgniatać. Teraz chyba powinno to być do sufitu. Nie. Czy to? A tu chyba nie może, bo tu jest wentylacja. No i teraz musimy do tych iść. I one nas wgniotą tutaj. I wszystko będzie ok. No i... Tyk. Nice. Ogólnie powstał taki, wiecie, fanowski film na podstawie Portala i... Jezu, jak ja bym chciał widzieć prawdziwy film na podstawie Portala. Okej, teraz... Tutaj... Ta... Żarty. Żarty żartami. GLaDOS. He pretended to murder you. Nie, szczerze, ten tekst... Głos GLaDOS jest zarąbisty. Tyle mogę powiedzieć. Aktorka, która robiła za GLaDOS, jest wielką aktorką głosową. I tak, wiem, że to jest po prostu symulacja komputerowa, jeżeli chodzi o dodawanie tego... tego filtra komputerowego, o! Zresztą po prostu to jest filtr komputerowy. To akurat wiem, nie myślicie sobie, że jestem idiotą czy coś. Ale no, serio. Nawet bez tego filtra to... Serio. Almost! Almost there. Tada. Dobra, teraz to jest oczywiście łatwe, mamy portal. To jest chyba najbardziej łatwa gra, jeżeli chodzi o jakieś takie rozwiązywanie logiczne, bo patrzcie, macie portal, robicie praktycznie wszystko, a jak jeszcze umiecie glitchować tą grę, to jesteście po prostu wtedy OP. Okej, alright. Okej. No nie! Chciałem tak epicko tu skoczyć. Ale nie, po co? Teraz musimy chyba... Bo nie chcę tutaj czegoś schrzanić, ale no... Skoczmy sobie tutaj. Przejdźmy sobie tutaj. Aha, dobra. Czyli dobrze idziemy. No skręcać. Chwila, moment. Kiedy my skręcaliśmy w ogóle gdziekolwiek? Dobra, teraz pytanie, czy ja mam tu skoczyć? Bo tak to trochę będzie dosyć ryzykowne, no ale no cóż. Geronimo. Geronimo, Boże. Dobra. No nie wiem, no przyjemna to jest gra. Polecam ją gorąco. W przeciwieństwie do modi Inany polecam ją gorąco. Jeśli nie graliście, to żałujcie. Ale no polecam ogólnie. Tu znowu jakieś Wii i karnistery z wodą chyba. Kanistery. I karnistery. A widzicie, jednak trochę... O, teraz się zacznie. Właśnie. Dobra. Są tu te droidy. Stary organik, dawna. Jeden z nich nawet mówi chyba I don't hate you, albo coś w tym stylu, albo I hate you nawet. Dobra, teraz się tu musimy wspiąć. Żeby mi to nie zasłaniało, to byłoby zarąbiście. Hello. Dobra, to on się będzie nazywał...
Jak go nazwiemy? Czy mnie pan... Co? W każdym razie, to jest dla was taki jakby konkurs. Nazwijcie tego droida. Osobiście preferuję imię... Osobiście preferuję imię Marcin. Na przykład. Więc jeżeli ktoś chce mnie wziąć w łaski, to proszę bardzo, nazwijcie tego droida Marcin. Nie! Nie, Marcin! Marcin, nie! Dobra, to nazwijmy go Marcin, bo i tak nie miałbym nagrody za ten pseudokonkurs. Spróbuję Marcina tam włożyć. Tam dać. Okej. Okay. Chodź Marcin, idziemy. Marcin. Ogarnij to. Co? A gdzie teraz z Marcinem powinniśmy iść? Marcin to teraz będzie mój kumpel w tej grze. Jako iż... jak nazwaliśmy tamten klucz? Zbyszek? Janusz? Pamiętam. Ja mam już taką słabą pamięć. No hard feelings to jest bez urazu właściwie, ale dobra. Jej! Dobra, Zbyszek. Tu poczekaj chwilę. Ja tu wszystko ogarnę. Właściwie to teraz będzie praktycznie niemożliwe, żeby z nim tutaj przejść, ale no... Bez może się uda. Chociaż właściwie... Nie no, powinno się właściwie udać. Mi się wydaje, że powinno się udać, jakbym tak zrobił. Nie, bo on nie wchodzi, nie wchodzi równo. I nie myślcie sobie. O. O, no nie, Zbyszek. Marcin, przepraszam. Marcin, nie Zbyszek. Właściwie Marcina bym mógł... Mogę jakoś później wziąć stąd, więc... Więc póki on tutaj będzie... Myślę, że nawet... To... Teraz zrzucimy go po prostu... Oh shit. gdzieś tu są? Są! No to ja mogę po prostu tutaj Marcina wziąć ze mną. Chcesz portali? Tak. Aha, ja myślałem, że on tam wylądował. No nie! Nie tylko... Tak, nie obchodzi mnie to. Nie, Marcin. Nie. Przyjacielu, tutaj się będziemy musieli rozstać. Jest tu jakiś pokój? Jest. Oni cię tutaj nie znajdą. Mówię ci, stary. Stary, tutaj... Nie wiem, zhakuj coś, jeżeli chcesz. Nie wiem, ja cię tu zamknę i oni cię nie znajdą. Dobra, więc musimy się niestety rozstać, przyjacielu. Ja postaram się to wszystko zniszczyć. Obiecuję. Obiecuję. Nie obiecuję, że po ciebie wrócę, bo nie jestem pewien, czy w ogóle stąd wrócę. Ale postaram się dla ciebie. Żegnaj, przyjacielu. Dobra, więc niestety musieliśmy zostawić naszego kompana. Naprawdę to jest smutne. Dobra, i teraz się zacznie. Okej, spoko. I on będzie teraz wycofywał rakiety i strzelał ogólnie z nich. Wow! Jezu, wystraszyłem się, bo jakby coś tutaj przeszło. Boże, ja serio jestem taki strachajło. Myk. Uszło. Over here. What over here? Czyli tak troszeczkę jakby w pupce jestem.
Aha, dobra. Ok, chodźmy tutaj. Tutaj, żeby nam on rozwalił. Jej. No i cube. Znaczy... Nie, chyba po prostu musimy tutaj wejść. No oczywiście! Okej, teraz wystarczy, że tu damy. I damy tutaj. Więc tak, ludzie, to już będzie na... To już będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa! I am faster than sound, I keep on jumping around. Blue hedgehog Sonic, with incredible speed, I'm moving my feet.